Stal Chocianów w ostatnich trzech meczach ligowych zdobyła komplet punktów, pokonując Górnika Złotoryja, Zryw Kotla i Mewę Kunice. Udowodniliśmy, że ostatnie trzy mecze zagraliśmy na wysokim poziomie, ograliśmy przeciwników i dzięki temu nawet dobrze sezon zakończyliśmy, bo niewiele punktów brakowało do pierwszej trójki. Do zajęcia miejsca na podium ekipie z Chocianowa zabrakło zaledwie 5 punktów. Czego zabrakło? Ciężko powiedzieć. Były też trudne mecze, w których nasza kadra nie była zbyt szeroka. Wspomagaliśmy się młodymi chłopakami. I tak to wyglądało, a nie inaczej. Ostatecznie w minionym sezonie Stal wygrała 13 spotkań, 12 przegrała i 5 zremisowała.